Cześć czołem, to znowu my, ekipa Kibicuje się. Niestety tym razem w nieco okrojonym składzie, ponieważ reszta zespołu postanowiła oglądać Euro. Zostali, mam nadzieję, najwytrwalsi, czyli Kamil Wawro. Cześć Kamil. Siemka. I ja, Patryk Kapa. Cześć, witam Was serdecznie. Kamil, przede wszystkim należy się naszym kolegom hejt, że olali najważniejszą Ligę Świata. No nie, no oczywiście, bo kto by tam oglądał jakieś pądrzetne 5-3 Hiszpanii z Chorwacją, a teraz właśnie dzieją się takie hejty, że przegrywa chyba, tak, przegrywa Francja. No czyli tak naprawdę wszyscy faworyci przegrywają, więc po co to oglądać? Każdy ogląda mecze dla tych dobrych zespołów, a nie dla tych słabych. No oczywiście oprócz tam jakiś majgarski tych kibiców tych zespołów, czy tam drużyn słabszych, ale wiadomo, oglądamy po to, żeby ci najlepsi wygrywali i strzelali bramki, a dzisiaj było tak, powiedzmy, różnie. Czyli ogólnie rzecz biorąc, nie opłaca się, tak jak po kolejnym 11-tysięcznym odcinku mody na sukces, po prostu jak Polacy odpadli, to nie warto. Warto się zająć ekstraklasą, no bo tu się dzieje ciekawie, szczególnie na rynku transferowym. Musimy podjąć temat oczywiście przede wszystkim Artura Sobiecha w Lechu Poznań. Wydaje się, że te transfery jak na następny sezon wyglądają całkiem fajnie, jeśli chodzi o Polaków w Lechu, no bo przyszedł wreszcie Murawski, przyszedł, tak jak wspomniałem, Sobiech. No i myślę, że ten Lech będzie wyglądał dużo lepiej niż w poprzednim sezonie, no bo wiadomo, do ataku, pomimo dobrej dyspozycji Iszaka na początku poprzedniego sezonu, potem trochę siadł, więc ten Sobiech do rywalizacji by się na pewno przydał, no i Radosław Murawski, tak, człowiek, który trochę musi przecinać te podania przeciwników, no bo myślę, że dobrze będą się uzupełniać z Tibą. Jak ty to widzisz? Wiesz co, jeżeli chodzi o Artura Sobiecha, to na pewno myślę, że na krajowym podwórku jest on bardzo sprawdzony, więc jest to fajny transfer, ale nie rozumiem tego, gdzie w Lechu jest Iszak, jest ten Johansson, który bardzo dobrze wprowadził się w zespół w drugiej części sezonu, więc tak naprawdę nie wiem, czy ten Sobiech jest im tak mega potrzebny, bo potem nagle okaże się, że gdy Lech gra jednym napastnikiem, no to nie będzie tak miejsca dla tych wszystkich napastników. Wiadomo, że napastnicy mają takie charaktery, że potrzebują oni wszyscy grać i nikt nie lubi siedzieć na ławce, ale wiemy, jak Lech robi transfery napastników, gdzie nie potrafią od kilku lat już sprowadzić jakiegoś, chociaż jakiegoś przeciętnego bramkarza, a już praktycznie każdy napastnik im się sprawdza, więc powiedzmy, że daje duży kredyt zaufania Lechowi tym transferem Artura Sobiecha, ponieważ jeżeli Iszak byłby dalej bez formy, to myślę, że taki Artur Sobiech, który jest już sprawdzony w polskiej lidze, da jakąś tam nową jakość, a jeżeli chodzi znowu o Radosława Murawskiego, to na pewno to jest mega ważny transfer, ponieważ wszyscy, nie wiem, jakieś takie dziwne były głosy, że ten Kaszo, dobrze mówię, tak? Że ten Kaszo to jest jakiś mega, on przychodzi ze szwedzkiego jakiegoś tam, nie wiem, zespołu lepszego i jest, ja szczerze mówiąc nie zauważyłem żadnej takiej mega gry, to był po prostu taki przeciętny piłkarz typowo z Ligi Szwedzkiej, więc ja nie wiem, czy on był taki dobry, żeby go wychwalać, żeby jakoś tam przedłużać kontrakty z nim, więc dla mnie ten transfer Radosława Murawskiego jest na pewno bardzo dobrym ruchem, ponieważ wiemy, że ten środek Lecha jest no taki dziwny, ponieważ jest ten niby dobry jak na naszą polską ligę Ramirez, który ma jakieś momenty, bym powiedział, takie momenty momentów. No i ten Tiba, który jeżeli chce, no to wciąga całą ligę nosem, ale jeżeli mu się nie chce, no to trzeba go raczej szukać na boisku i ma jakieś tylko przebłyski, więc na pewno środek pola bardzo dobrze został wzmocniony, a ten napastnik jest jeszcze ważniejszą częścią tego okienka transferowego, ponieważ no każdy lubi napastników, którzy lubią i strzelają, więc na pewno im się przyda. A jak widzisz Lecha w następnym sezonie, jeśli chodzi o
miejsca. Po pierwsze, są te nowe transfery, po drugie, no jest jednak stulecie klubu, no i przydałoby się coś osiągnąć. Myślisz, że w tej nowej lidze, można powiedzieć nowej lidze, no bo wiadomo, powiększamy, z Radomiakiem, z Górnikiem Łęczna. Zresztą Lech zaczyna sezon z Radomiakiem. Czy to będzie w końcu ten Lech, który po prostu klepie frajerów? No nie chcę jakoś tam obrażać Beniaminków naszych i tak dalej, no ale powiedzmy sobie szczerze, jak Radomiak zmierzy się z Lechem, to cytując Tymka Puchacza, no powinien być trochę jak Mainz, tak? Dostać w trąbę i tyle. A myślę, że ta pierwsza kolejka dla Lecha, który Lecha przegrywa, zawsze mogłaby być bardzo trudna, bo na dobrego przeciwnika się mogą spiąć, zawsze można to jakoś wytłumaczyć. No właśnie, to jest tylko Radomiak i jeszcze nieprzewidywalny Radomiak, bo wiadomo, jak jest z Beniaminkami w Ekstraklasie, że oni tanio skóry nie sprzedają, więc jak ty to widzisz? Jakiego Lecha podejrzewasz, że jakiego Lecha zobaczysz w następnym sezonie? Szczerze mówiąc, nie wiem. Ponieważ gdy myślę o tym poprzednim sezonie, no to wiadomo, że był to sezon lekko stracony ze względu na to, iż były te europejskie puchary, a dobrze wiemy, jak te nasze Orły grają w tych europejskich pucharach i ten sezon w lidze jest zawsze stracony. Z drugiej strony też nie jest dobrą sprawą to, że Lech stracił swoje petardy, czy tam armaty, czyli Moder, który robił grę w Lechu, a widzimy po ostatnim meczu z Hiszpanią, gdzie chłop robi już grę w reprezentacji, więc to jest wielka strata. Ten już też Jóźwiak, wiadomo, on odszedł wcześniej, no ale jednak był on tą siłą Lecha, tam numer jeden, numer dwa. No i oczywiście ten Puchacz, do którego wszyscy narzekają, ale to był chłopak, który może swoją postawą, swoją jakimś mentalem mógł bardzo dobrze wpłynąć na zespół, więc tak naprawdę trzy ważne ogniwa z tego Lecha wypadły. I ja teraz nie wiem, kto miałby pociągnąć tego Lecha, ponieważ od ostatnimi czasy to właśnie młodzi wychowankowie Lecha ciągnęli ten zespół, a teraz nie wiem, nie wyobrażam sobie w takiej roli numer jeden Ramireza, czy tego Tibe, który ma tą formę mocno wahającą się. No i ta końcówka Lecha jeszcze z tym Skorżą, który przyszedł i nie zrobił praktycznie żadnych dobrych wyników, też nie daje jakichś dobrych takich symptomów, że ten Lech się odbuduje. No nie wiem, może ten Skorża jakoś to fajnie poukłada, może zmieli te głowy tym wszystkim zawodnikom i od nowego sezonu ruszą. Dobrze pamiętamy też, jak zaczynali Beniaminkowie w poprzednim sezonie. Były to raczej mocne oklepy, więc myślę, że fajnie jest zacząć sezon z Beniaminkiem. Na pewno do jakiegoś zwycięstwa ta trema Beniaminka, czy te typowe nasze takie frycowe, wiadomo jak będzie musiał zapłacić i jak sobie wygra, no i już to wprowadzi jakiś lepszy vibe dla Lecha i może troszkę na dłuższy okres będzie to jakiś tam dodatek do tego, aby fajnie ruszyć, ale ja się nie spodziewam nic takiego dobrego po Lechu, bo ja nie wiem, ja pamiętam ten zespół mocno rozbity po końcu sezonie, dużo zawodników odchodziło i taki zespół, który trzeba zbudować od nowa, a ja nie jestem pewny, czy trener Skorża jest w stanie zbudować ten zespół tak, aby walczył o najwyższe cele, bo myślę, że na pewno najwyższe cele będzie walczyła Legia, będzie walczył Piast, który ma no, mocnego zawodnika na ławce, jakim jest trener Fornalik, no oczywiście Pogoń, więc ja nie wiem, czy Lech wbije się do top 3, no, ale oczywiście jeszcze Raków. Wspomniałeś o tym Tibie, no i tutaj się z tobą nie zgodzę, no bo myślę, że w tym Lechu oprócz Puchacza, to w poprzednim sezonie, jeśli chodzi o ten mental, to właśnie myślę, że na drugim miejscu był ten Tiba, który po przegranej bodajże nie chciał przyjąć nagrody.
mówił, o co chodzi, ja tu jestem wkurzony, my przegraliśmy, my źle punktujemy, a wy robicie jakieś tam świętowania, jakby nic się nie stało. No i myślę, że Tiba był jednym z tych, którzy nie do końca, i to szczególnie obcokrajowców, którzy nie do końca rozumieli tego mentalu poznańskiego, że tak powiem. Mentalu trochę takich przegrywów, że no w sumie będzie jeszcze lepiej. Zresztą my nie chcemy się wychylać, tak? Nie mówimy głośno o zwycięstwach i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, wspomnieliśmy o tym, o tej pierwszej kolejce dla Lecha, ale mianowicie będzie Ekstraklasa. Mianowicie Ekstraklasa zacznie się od hitu, można powiedzieć. Brookbet Termalika Nieciecza podejmie na własnym stadionie Stal Mielec. No i pytanie do ciebie, Kamil, czy już przed tym meczem zainwestujesz w, jakby to powiedzieć, w system do nawadniania oczu? Jest to bardzo możliwe. Ja już boję się. Pamiętam, jak ty kończyłeś ten sezon. Pomyślałem sobie, Boże, w końcu będzie trochę przerwy. Będzie to Euro. Zobaczymy jakieś fajne mecze, a tu jeszcze strzelają Termaliką ze Stalą. No ja myślałem, że zrobią jako pierwszy mecz pierwszej kolejki Termalikę z Łęczną. Myślę, że byłby to naprawdę hitowy mecz. Ale ta Termalika z tą Stalą to też jest mocny mecz. Ta Stal, która no tą końcówkę miała taką porwaną, że oni będą się utrzymywać. Ten trener stary, nowy, jakoś tam dał im jakieś tam energii. No i ta Termalika, no wszyscy pamiętają, jaki oni mieli koniec sezonu, więc jeżeli to się skończy takim mocnym paździerzem, jak ja pamiętam, myślę, że takim kluczowym spotkaniem w poprzednim sezonie to była Krakowia ze Stalą. Jeżeli to będzie taki właśnie mecz Krakowia-Stal, no to wcale się nie zdziwię. Ale fajnie, że wraca Termalika, fajnie, że wraca Górnik Łęczna, więc zobaczymy, co pokażą. Oby to był taki, powiedziałbym już, bardziej bym chciał, żeby to chociaż był taki ofensywny mecz, żeby, no nie wiem, już próbowali tych driblingów, próbowali tych podań, nie może to być dokładne, ale jeżeli ja 23 lipca godzinie 18 siadnę przed telewizorem, a te chłopy będą stać w na swoich połowach i będą wybijać tą piłkę byle dalej od swojej bramki, to szlak mnie trafi. No nie wytrzymam tego i chyba będę, w pierwszym meczu pierwszej kolejki będę sobie musiał zrobić przerwę. Już od razu przerwa. No dobrze, a jak już patrząc na ten terminarz, jak to widzisz, jeśli chodzi o najtrudniejsze początki? No bo wiadomo, przeważnie w tych miesiącach lipiec, sierpień, te polskie zespoły z czołówki są, cytując klasyka, very weak, bo grają w europejskich pucharach, mianowicie w eliminacjach do europejskich pucharów, no i przeważnie brakuje tej świeżości i wtedy słabsi podgryzają te czołowe drużyny. No właśnie, jak myślisz, dla kogo najgorzej się ułożył ten terminarz na początku? I tu pytanie o całą Ekstraklasę, nie tylko o te czołowe ekipy. No na pewno ciężkie będzie spotkanie dla Rakowa, ponieważ ma mecz z Piastem Gliwice. Jeżeli Raków się tam przyłoży mocno do tych pucharów, to będzie problem. Potem Górnik Zabrze ma Pogoń, więc też może być różnie. Legia z Wisłą Płock, no to ja myślę, że ta Legia to naprawdę tego pierwszego meczu nie wygra. Tam będą wszystkie siły z Warszawy, nie z Warszawy, z jakichś tych Azerbejdżanów, co oni tam podprowadzali, to będzie wszystko rzucone na europejskie puchary, żeby już w pierwszej kolejce nie odpaść. Ale właśnie jeżeli pytasz się o całą ligę, to myślę, że super spotkanie ma Górnik Łęczna, powracający po tylu latach, po czterech chyba, bo ja dużo pamiętam, do Ekstraklasy, i jeszcze mają mecz Krakowem u siebie. I to jest bardzo dobry rywal po to, żeby wejść w ten nowy sezon, w pierwszy mecz i go wygrać, bo ja jestem w stanie wymyślić to, że Górnik Łęczna przychodzi, klepie tak z dwójkę czy z trójkę Krakowi i już lepiej zaczynają ten sezon i już mają jakieś tam super nastawienie, więc ja myślę, że największym wygranym jest jak na razie Górnik Łęczna, który ma
fajnego rywala, żeby wrócić i żeby się fajnie pokazać, strzelić się punkty i grać sobie dalej fajnie w dalszej części sezonu. Mhm. Ja jeszcze spoglądałem na 2-3 kolejki dalej. No i myślę, że takie zderzenie z murem ma zdecydowanie Radomiak, chociaż to może być dla nich, że tak powiem, mały plus, no bo na początku grałem z Lechem Poznań, wiadomo, zawsze jest szansa, choć ty mówisz, że dostaną w czapkę. Potem Radomiak podejmuje Legię Warszawa, no i tutaj też znowu czołowa drużyna, ale pewnie podmęczona. W trzeciej kolejce Radomiak zagra z Wisłą Płock, no to dobrze, tutaj to powiedzmy typowy mecz. W czwartej kolejce mamy Radomiak, który zagra już z Rakowem Częstochowa. No i właśnie, tutaj kolejny mecz typu Raków może być podmęczony. W sumie na dwoje babka wróżyła. No i potem Warta Poznań, to już myślę, że nie warto się tym dalej zajmować, ale taki mega trudny początek dla, wydawałoby się na papierze, mega trudny początek dla Radomiaka, a jestem skłonny zaryzykować, że oni tam ugrają w tych trzech kolejkach 4 punkty. Co myślisz? No nie, oczywiście może się tak zdarzyć, ponieważ pierwszy mecz, no to z Lechem ja liczę, że mogą dostać w czapkę, potem mają mecz z Legią, no to wiesz, też te europejskie puchary, więc nie wiadomo jak to wyjdzie, chociaż też jeżeli Radomiak wyjdzie bez jakiejś wielkiej presji i tego typu rzeczy, no to może jakiś ugrać jakiś ten remis z tą Legią, więc to nie jest wcale, nie są na takiej straconej pozycji, no wszystko musimy zobaczyć kolejka po kolejce, jak to się wszystko będzie układać, ponieważ my możemy tutaj gadać, a wiesz jak to będzie, że jakiś zespół nagle wyskoczy, jakiś transfer się uda, czy jakiś trener dobrze podejdzie od początku sezonu i jakoś to fajnie zaskoczy, bo pamiętasz jak ostatnio było z Górnikiem Zabrze, który miał chyba komplet punktów po 4 spotkaniach, o ile pamiętam, już wszyscy mówili, że ten Górnik Zabrze to będzie walczyło o mistrzostwo, tam była wielka feta, a okazało się, że trzeba było się bronić przed spadkiem, może nie tak dokładnie, ale w pewnym momencie już było gorąco, że tam patrzyli na dół tabeli. Oczywiście raczej zatrzymali się w górze, no ale było gorąco. Ja znowu wrócę do tej Krakowi, bo ja tak naprawdę to mam ciężki początek. No wiadomo, tą pierwszą kolejkę z Górnikiem Łęczna możemy... Krakowia pewnie sobie myśli, że będzie to fajne przetarcie, ale potem mają Śląsk. I oczywiście ten Śląsk znowu z pucharu, więc nie wiadomo, co się może zdarzyć, ale Śląsk to raczej zespół z górnej części tabeli, potem Krakowia ma Lecha. Jeżeli ten Lech się ogarnie, no to Krakowia też będzie miała ciężki mecz i potem Lechia, która jest, no, jak zawsze mega niewygodna, więc ja myślę, że Krakowia może potem mają jeszcze Jagiellonię, więc ja myślę, że po 5 spotkaniach, jak oni by mieli 3 punkty, to ja bym się nie zdziwił. Mhm. Ale nie myślisz, że Krakowia to jest taki zespół, który teoretycznie, jak spojrzysz terminarz, to ona może przegrać z każdym? No bo w sumie zdziwiłoby cię to, że gdyby Krakowia, nie wiem, przegrała z Wartą Poznań, gdyby Brookbet Termalika Nieciecza jednak po bezbarwnej wcisnął jej jednego gola i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że ta ekipa Probierza to jest taka drużyna nieprzewidywalna, ale w tym złym, nudnym sensie nieprzewidywalna, która po prostu męczy bułę i no i gra z nią przynosi takie niecodzienne rezultaty, no bo w sumie nie wiadomo jak typować jej mecze, no bo i jest drużyną, która może narobić problemów tym lepszym i sama może paść ofiarą tych słabszych drużyn. No w sumie jakby ktoś zapytał mnie o to, jakie miejsce w tabeli typowałbym dla Krakowi, to szczerze powiedziawszy, no kompletnie nie wiem, bo ona równie dobrze może być w okolicach pierwszej ósemki albo bić się o spadek. No ja bym raczej odbicie się o górną ósemkę, czy teraz już 9, to raczej bym ich nie podejrzewał. Znowu są tam jacyś
jakichś zagranicznych środy ściąganych. Chłopaki widzę, że w Krakowie nie uczą się na swoich błędach i dalej nie ma jakichś takich mega transferów. Ta szatnia w Krakowie jest już tak zmieszana, że ja nie wiem, czy oni w ogóle mają jakiś tam walk, żeby pociągnąć ten zespół. No i ten trener Probierz też jest raczej takim człowiekiem teraz bardziej zmęczony, więc mi się wydaje, że oni tam są mega zmęczeni psychicznie sobą i nie mają jakiegoś takiego tego spoiwa, żeby to poszło, żeby ktoś to pociągnął. Więc no może ja jestem taki jakiś jest o nich zły za ten mecz ze Stalą, który musiałem oglądać cały i było mi smutno, bo straciłem 2 godziny życia i tak się do nich doczepiłem, ale mi się wydaje, że raczej będą szerować dół. Taka mała dygresja. Myślisz, że w ogóle ci piłkarze rozumieją, co kibice do nich ewentualnie będą krzyczeć na boisku? Bo mam wrażenie, że powoli to się robi taka drużyna, która trochę będzie obojętna na to, co krzyczą kibice. No wiesz, w pewnym momencie, tak czy siak, jakieś okrzyki będą słyszalne, pozytywne czy negatywne, to da się już na ucho wyczuć, ale mam wrażenie, że to będą trochę tacy Polacy za granicą sprzed 20 lat, powiedzmy, w Niemczech, że no niby coś tam śpiewają na trybunach, niby może wyzywają, może nie, ale co oni tam mówią, to już inna kwestia. No i myślę, że będzie to podobnie z Krakowią. Nie, no oczywiście, bo przecież teraz przyszedł, o ile dobrze pamiętam, Gruzin i Duńczyk. No przecież jak pociśniesz mu ty ku boisku z trybun, to chłop nie zrozumie, po prostu będzie grał dalej. Więc oj, myślę, że akurat to sławne polskie słowo będzie znał, ale no wiesz, myślę, że przyśpiewki stadionowe wielu piłkarzy może się z tym nie zgodzi, no bo oni są mega skoncentrowani na grze i wyłączają się totalnie z otoczenia, ale myślę, że wielu to pomaga, że jednak to wsparcie i tak dalej, no gdzieś działa na podświadomość, ale w sumie no ja osobiście, może źle na to patrzę ze swojej perspektywy, no ale jakbym nie rozumiał w ogóle kto co do mnie krzyczy, no to totalnie nie, to kompletnie bym tego nie czuł. No, oczywiście, a z drugiej strony musimy też patrzeć na to, że ci zawodnicy nie rozumieją, nie czytają i nie mówią, oczywiście tam chyba w większości, ja tam dokładnie nie wiem, kto tam ogarnia, kto nie ogarnia języka polskiego, więc też nie czytają mediów społecznościowych, o ile oczywiście ktoś tam po angielsku, jakimś tam łamanym angielskim napisze jakiś tam komentarz pod Instagramem, no to ktoś tam zrozumie, ale nie są odcięci od naszych mediów, naszych dziennikarzy, więc też na pewno mniej rozumieją niż Polacy, który sobie wejdzie tam na to przysłowie weszło czy sport.pl i poczyta troszkę komentarzy, to na pewno raczej głowa go boli, nie? Ale tutaj też się trochę nie zgodzę z tobą, no bo pomimo tych obcokrajowców i tak dalej, to trzeba docenić dział social media Krakowi, no bo według mnie robią fajną robotę, szczególnie z żoną Hanki, bo myślę, że ona już może być nazwana taką pierwszą damą Krakowi. I myślę, że jeśli już sprowadzać jakichś piłkarzy do siebie z zagranicy, i biorąc pod uwagę w tym scoutingu nie tylko aspekt czysto sportowy, ale też aspekt, te poboczne aspekty, jak rodzina, jak charakter i tak dalej, no to tutaj według mnie Krakowia no zrobiła dobry deal, no bo już sama żona tego Hanki, myślę, że w ogóle transfer Hanki powinno się oceniać dodatkowo do jego karty powinno się dopisywać kolejne plusiki za to, jak pozytywny obraz Krakowi kreuje jego żona. No bo myślę, że nie dość, że jest żoną obcokrajowca, w sensie dla nas obcokrajowca, sama także nie jest z Polski, to jednak można powiedzieć, że czuje jakiś związek z klubem. No to to nie jest coś, co jest jej obojętne, że jest typową taką, można powiedzieć, przysłowiową żoną piłkarza, która dobrze się ubiera, która ogólnie ma
przysłowiowo wyrąbane na to, co tam się dzieje na boisku. Ważne, żeby jej mąż zarobił pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Widać, że no, pani Hanka po prostu przejmuje się tym, no i świetnie angażuje się w też interakcje z kibicami. Zresztą zawsze jak napiszesz coś pod jej wpisem, jak coś jest fajnego, polubi i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że to jest może na swój sposób głupie, ale dla wielu ludzi, dla wielu kibiców to jest fajny taki feedback jednak, że to nie jest gadanie do obrazu, że ci ludzie nie są dla nas jacyś, no nie wiem, niedostępni, mega i tak dalej, i tak dalej. I choćby takie polubienie wpisu kibica, czasem komentarz, no pokazuje, że czujesz większą więź do piłkarza, a też do klubu. No według mnie to się świetnie sprawdza, więc w tym przypadku no trochę muszę obronić tą falę obcokrajowców, bo pani Hanka robi świetną robotę dla Krakowi i też myślę, że dla nich. Dobrze, widzę, że nie masz nic do dodania w tej kwestii, Nie, więc. bardzo chętnie coś powiem. No, z jednej strony ta pani, wiadomo, że Hanka dobrze zarabia i pewnie nie musi nigdzie pracować, więc to jest na pewno fajne, że się tym zajmuje, ale jakoś tam bardzo bym tego nie wyolbrzymiał, ponieważ, no Patryk, ona nie ma co robić, ona siedzi w domu i chociaż dobrze tyle, że zajmuje się tym, a nie innym, że zamiast chodzić na jakieś tam, wiesz, fryzurki i paznokcie, to jakoś tam uczestniczy w życiu zawodowym swojego partnera. Na pewno jest to fajne. Nie wyolbrzymiałbym, że super się zachowuje, ale gdy sobie porównujemy ostatnie wyczyny naszych łaks, z naszych chłopaków z reprezentacji, no to jest niebo i ziemia. No, wiesz, tutaj pani się fajnie wpisuje, coś tam podpowiada kibicom, jakieś tam akcje charytatywne, czy tam jakieś pomocowe, ogólnopomocowe się wpisuje, a wiesz, a pani Marynia wychodzi i mówi, że on to, że Wojtyś to dla reprezentacji w ogóle nie musi grać, tylko mógłby sobie na wakacjach siedzieć, no to wiadomo, że mamy tutaj takie porównanie, więc ta pani wychodzi na jakiegoś Boga, a te nasze gwiazdy, no troszkę gorzej, nie? Więc zależy kto na co to spojrzy, nie? No nie mówię o pani Hance jako o Bogu, ale no myślę, że jednak trzeba ją docenić i tak jak powiedziałaś, no mogła robić totalnie coś innego. To jest trochę jak z piłkarzami, którzy dają swoje koszulki na licytacji, na licytację charytatywnej. Pojawia się argument, o no przecież on i tak dostaje tę koszulkę za darmo i no, dla niego to jest tak naprawdę nic, no bo dostałeś za darmo, pograsz, no i oddasz koszulkę na licytacji, niby wielce pomógł, tak? A według mnie, samo to, że chciał swoją koszulkę oddać, no to jest coś fajnego, tak? Ja myślę, że wiele rzeczy, które dostałem w swoim życiu za darmo, bym tak nie oddał, mimo że dostałem je za darmo, więc myślę, że takie akcje trzeba ocenić, dobrze ocenić. A mianowicie wspomniałeś o tych łaks. Myślisz, że jak w PZPN-ie są kursy dla dyrektorów sportowych, już nie mówię stricte, że to PZPN powinien się tym zajmować, jeśli chodzi o łaks, ale myślisz, że takie szkolenie dla tych pań jednak powinno się przydać i nie mówię, że szkolenie social mediów i tak dalej, no bo one egzystują w tym, można powiedzieć, że niektóre są większymi ekspertkami, jeśli chodzi o Instagram i tak dalej, od tego potencjalnego nauczyciela ich z kursu. No i właśnie, czy nie sądzisz, że przed takim większym turniejem reprezentacyjnym, no panie jednak powinny odbyć mały kurs tego, jaka jest tak zwana linia partii, w jakie tony powinniśmy uderzyć jako organizacja, no bo powiedzmy sobie szczerze, że reprezentacja to jest swego rodzaju organizacją, no i ewentualnie co powinniśmy mówić w przypadku, że tak powiem, spełnienia się różnych scenariuszy.
powiem Ci szczerze, że gdy w pierwszej chwili o tym wspomniałeś, pomyślałem sobie, Boże, o czym Ty gadasz, ale z drugiej strony, gdy przypomniałem sobie te wszystkie ich wypowiedzi, to stwierdziłem, tak, weźcie je na jeden dzień, niech Kwiatkowski zbierze je do jakiejś jednego mojego pomieszczenia i wytłumaczy im, że chłopaki walczą, nie idzie, raczej warto byłoby się nie odzywać, no, jest to trochę, wiesz, to są dorosłe kobiety, wiadomo, że ich partnerowie, czy oni sami, one same, zarabiają duże pieniądze i żyją w lekkiej bańce, to warto byłoby troszkę pomyśleć, ponieważ te dziewczyny, czy tam kobiety mają 20-30 lat, troszkę poznały życia i warto by się było czasami zamknąć. Gdy widzisz, że tym piłkarzom nie idzie, a to, co one gadają, to raczej nie pomaga, ale pomijając reprezentację, to nie jest nawet to nie jest nawet mądre, co one gadają, bo jeszcze przypominałem się sytuacja z Wesowiczem w Legii, była to jakaś podobna taka sytuacja, więc samo to, że one powinny pomyśleć za siebie, ponieważ są dorosłe i powinny chyba wiedzieć, co się dzieje, a wydaje mi się, że to właśnie pani Marina, jako tam żona jednego z ważniejszych reprezentantów Polski, no to ona myśli, że Boże, ja jestem szczęsna, a mój Wojtek to obrogi, ja się mogę odzywać, no to raczej bym przemyśleć jej to, raczej przewartościować swoje życie i raczej się nie odzywać, gdy chłopakom nie idzie i jeszcze była, no jeszcze brakowało oczywiście Ani Lewandowskiej, ale myślę, że ona jest chyba bardzo rozsądną kobietą, więc raczej się w to, i ma też dużo, dużo do roboty, no. Pani Marinie ostatnio się tam w jej karierze muzycznej nie wiedzie, no to przywaliła się tutaj do reprezentacji, też było głupie, potem był jeszcze jakiś tam wywiad z dziewczyną Przemka Płachety i wiesz, to jeszcze, to ten chłop w ogóle zrobił w meczu ze Szwecją, to już samo się, to już samo przecież trzeba rozumieć, że raczej warto było się nie odzywać, czy jakoś tam się nie chwalić, ale z drugiej strony, wiesz, jak dziennikarze tam z Pudelka, czy tam z innych portali, no to muszą mieć temat, no. Te dziewczyny, poza tym, że są żonami tych piłkarzy, to raczej nikt ich nie zna z niektórych rzeczy, jeżeli ktoś poprosi o wiadomość, to szarpią się do tego, nie? Chcą być popularne, chcą, żeby z ich zdaniem każdy się liczył, ale warto byłoby się odżywać w swoich kwestiach zawodowych i w tym, na czym się znają, a nie na tym, co wydaje mi się, że wiedzą. Więc myślę, że taki weekendowy kursik, jak akurat przyjeżdżają te żony na te reprezentacje, to pan Kwiatkowski powinien je zabrać na boczek i dziewczyny, no, jeżeli ktoś będzie dzwonił, to raczej nie odzywajcie się na temat reprezentacyjny, nie wyrażajcie swoich opinii, ale z drugiej strony też jest to dziwne troszkę, no bo przecież nikt nie będzie mówił dorosłym kobietom, jak mają żyć, więc jest to kwestia na pewno do przemyślenia. Myślę, że powinieneś, gdy skończymy nagrywać ten podcast, wysmarować jakiegoś maila do pana Kwiatkowskiego. Myślę, że no, to byłby dobry pomysł, zrobiłby takie małe seminarium dla tych kobiet. Muszę jeszcze nadmienić, że trochę nie zrozumiałeś mnie co do tego, bo mówiłeś o tym, żeby się nie odzywały, a według mnie wręcz przeciwnie to powinno działać, że nie to, że no mogą się nie odzywać, okej, ale jeśli już się odzywają, to załóżmy po porażce, nie mówimy, że ej, ale docencie mojego Wojtusia, no bo on równie dobrze, zamiast grać dla Polski, mógłby sobie leżeć na plaży, tylko no po prostu wczuć się w te nastroje kibiców, typu no dobra, przegraliśmy, żałujemy i tak dalej, teraz czas na nowy sezon, czas na mały odpoczynek, no bo myślę, że ludzie by zrozumieli to, że po ciężkim sezonie piłkarz musi sobie odpocząć i tak dalej, i tak dalej. No, według mnie ktoś jest typowym, za przeproszeniem, idiotą, komentując, nie wiem, jak ktoś wrzuci, piłkarz wrzuci sobie na wakacje ich zdjęcie z piwkiem, to że dobra, przegrałeś, to już nie możesz napić się piwa, tak? To jest, myślę, chore, ale powracając do tych żon piłkarzy, myślę, że powinni właśnie dostosować się do tych nastrojów kibiców i myślę, że w pewnym sensie uszanować te nastroje kibiców, no bo jednak co by nie mówić, no są osobami publicznymi i pewnych rzeczy myślę, że nie wypada i ta popularność ma swoje plusy i minusy,
A jeśli chodzi już o popularność, to wrócę do Ekstraklasy, no bo ostatnio i do transferków, rzecz jasna, bo zapomnieliśmy o dziwo o Benedyczaku, który odchodzi z Pogoni do Parmy. I tu pytanie do Ciebie, czy Polska Liga w ogóle ma szansę na opuszczenie miejsca w blisko 30. Ligi Europy, ponieważ młody gość, który strzelił 3 gole, już praktycznie jest na wyjeździe, już zostaje, że tak powiem, wydrenowany, ten Ekstraklasa została wydrenowana z kolejnego talentu, który tak naprawdę nawet nie został tak prawdziwie sprawdzony na jej boiskach, a już ten potencjał został zakupiony przez Parmę. No właśnie, czy to ostatecznie pokazuje, że ten pociąg nie tylko nam odjechał, ale on już, my już jesteśmy takim wagonem na bocznicy, po prostu tylko nas mijają i będą to robić. Nie, no Patryk, to jest porażka w ogóle. Jeżeli tak młody chłopak, który nie przebił się jakoś bardzo do pierwszego składu, czy do w ogóle do świadomości kibiców, wyjeżdża do Ligi Włoskiej, gdzie dobrze wszyscy wiemy, że Liga Włoska to jest liga z mocną defensywą i nie jest tam łatwo strzelać, a ten chłopak już wyjeżdża, bo ktoś sypnął Eurosem, bo ktoś pokazał zdjęcia z hotelu, czy jakieś tam fajne miejsca, no to jest to porażka po prostu. No. My nie jesteśmy w stanie utrzymać już kogokolwiek do granicy wieku 20 lat, który pokazuje, że potrafił grać w piłkę, bo on pokazał, że nie, on pokazał, że może grać w piłkę, ale on nie pokazał, że gra dobrze w piłkę, bo przecież ja oglądałem te spotkania i to był zawodnik, który fajnie odnajdywał się w polu karnym, ale to nie był taki gracz, to nie był gracz na poziomie Lewandowskiego, który wyjeżdżał z Lechą, który zdobywał koronę szczytów, no i rzeczywiście w tej lidze sobie radzi, bo wjeżdżały takie gwiazdy jak pan Stępiński, też podbijał świat, który też troszkę tam strzelił już, chciał wyjeżdżać, no jest to porażka i naprawdę nasza liga idzie już mega, mega w dół i z drugiej strony to oczywiście, no ja wiem, że pewnie w Pogoni raczej nie było tak, że to, bo to chyba nie był jakiś tam wielki gotówkowy transfer, ale... No nie, no chodzi o 2 miliony euro, więc no powiedzmy sobie szczerze, to nie są frytki dla Pogoni Szczecin. Ale Patryk, no, jeżeli my się nie szanujemy, to kto nas ma szanować? Jeżeli my sprzedajemy chłopaka, który ma tam naście lat i sprzedajemy go za 2 miliony euro, no czy ty myślisz, że jakiś chłop z Dynamo Zagrzeb sprzedaje swojego zawodnika z największym potencjałem z 2 miliony euro? No to jest śmiech. No, ale myślisz, że ktoś w ogóle by... W ogóle Dynamo chciałoby sprzedać gościa, który co dopiero nawet nie rozłożył swoich skrzydeł tak do końca, tak? No bo mówimy, naprawdę Benedyczak to nie jest nawet gwiazda ligi. To jest na razie gościu młody, zdolny, jakim kiedyś był, nie wiem, Tymek Klubś, tak? Łączony z wieloma klubami. No fajnie, pokazał się, też strzelił parę goli, to i tak fajny wynik jak na ten wiek, no ale jednak mówimy, tak jak wspomniałeś, o gościu, który się w ogóle nie przebił do świadomości, no myślę, że nie kibica Ekstraklasy, ale takiego przeciętnego kibica, no powiedzmy sobie szczerze, że na nazwisko Benedyczak, typowy zjadacz chleba, nic nie odpowie. No i tu nagle Pogoń, że tak powiem, oddaje go do Parmy, 2 miliony, dziękuję. No, więc co, mam takie mieszane uczucia, no bo z jednej strony myślę, że ta Parma trochę przepłaciła, albo nie wiem, po prostu wydała sobie od niechcenia 2 miliony, no bo w sumie kupujemy potencjał, a z drugiej strony jest ten twój pogląd, że no po prostu Pogoń mogłaby osiągnąć perspektywicznie więcej na transferze, ewentualnym dalszym transferze tego napastnika. No nie, no oczywiście, że jeżeli ten chłopak by został i pograłby troszkę więcej i strzelił na przykład 10 w małym sezonie, to by nie było 2 miliony, tylko by to były 4 czy 6,
a jeżeli by się dobrze postarali, to byłoby to 10, tylko że niestety nie chcę mówić, bo nie wiem, jakie były kulisy tego transferu. Na takie transfery są trzy składowe. Klub, zawodnik, menadżer. Czyli klub sprzedaje, bo to są już takie pieniądze, których oni potrzebują, a wynika to ze złego zarządzania klubu, ponieważ wydają oni za dużą część budżetu na płace. No i dzieje się jak dzieje. Piłkarz, który zobaczy zdjęcie, jak zdjęcie krajobrazu Włoch, zobaczy sobie, że fajne dupeczki we Włoszech, to można było pojechać, a w końcu chce wyjechać do domu, a chce się usamodzielić też fajnie. A trzy menadżer, bo ten menadżer, nie wiem, tam jest, nie wiem, tam jest menadżerem. No i sprawdzę. Ale wiesz, to też nie ma to wielkiego znaczenia, ponieważ ten menadżer powinien sobie zdać sprawę z tego, że w tym momencie niszczy karierę temu chłopakowi, bo ja oczywiście bym bardzo chciał i jeżeli się pomylę, to bardzo będzie mi miło, że ten chłopak wyjedzie, podbije tą ligę włoską i zostanie jakimś tam mega zawodnikiem. No, to jest młody chłopak, on ma 12 lat, za chwilę może się zakochać, będzie miał spadek formy, wyjedzie z domu, nie będzie miał rodziny pod ręką i znowu to będzie jakieś załamanie formy, nie nauczy się języka, no przecież na czas był w Polsce, to pewnie wszystko było podkładane pod twarz, no to języka nie zna, z ludźmi nie pogada. No i takie trzy rzeczy mogą się złożyć na to, że ten chłopak już się nie podniesie, ani nawet nie podniesie się z ławki, ale już nie mówiąc o strzeleniu gola. No i ta kariera skończy się tak, że to będzie wielki powrót do jakiejś tam Krakowic, do jakiegoś takiego zespołu i będzie to chłopak, będziemy odbudowywać tego chłopaka i to będzie koniec tej historii. Powracając do tematu agenta, Football Management Group, między innymi agenci Kozłowskiego, tego Kozłowskiego, Milika. No więc no to nie są jacyś, że tak powiem, amatorzy, ale wracając do tych twoich podejrzeń odnośnie klubu, no wiem, że mówiłeś ogólnie, ale tu musimy zaznaczyć, że no jednak Pogoń Szczecin jest prowadzona, jeśli chodzi o polski klub, nadzwyczaj dobrze, no bo przypomnę ci, że rok temu Grupa Azoty, czyli główny sponsor, odszedł z klubu. No, nie pojawił się już na koszulce. No i solidny pewnie zastrzyk gotówki po prostu nie dopłynął do szczecińskiej Pogoni, a mimo to udało im się zrobić fajny wynik, fajne transfery wtedy, między innymi Gorgoń, młody Gorgoń przyszedł i no co by nie mówić, poradzili sobie, a myślę, że już zdarzały się w Ekstraklasie kluby, które były uzależnione od takiego, można powiedzieć, lokalnego sponsora, już mówiąc, nie szukając daleko, Górnik Łęczna i kopalnia Bogdanka, także jak Bogdanka przycięła koszty, no to Górnik Łęczna zaczął dołować. No dobrze, ostatecznie przekonamy się, co tam będzie się działo u Benedyczaka, a jeszcze jak już jesteśmy przy Football Management Group, oczywiście nie mamy zapłacone za ich promocję. A szkoda, właśnie. Kozłowski. Myślisz, że ten chłopak zostanie jeszcze na to półrocze, czy już latem to jest gość, który już musi być wyciągnięty z polskiej ligi latem? Jeżeli ten chłopak chce zrobić jakąś karierę, to według mnie musi pograć ten sezon jeszcze w Pogoni. Znaczy nie, źle mówię. Jeżeli ten chłopak chce zrobić karierę, musi rozegrać chociażby jeden pełen sezon jako bardzo ważna postać tej Pogoni, czyli jeżeli mówię, że jest bardzo ważną częścią zespołu, to minimum 5 bramek, 5 asyst. To jest coś takiego, że ja bym poczuł, że ten zawodnik jest gotowy do wyjazdu i może zrobić coś fajnego za granicą. Jeżeli on będzie wpuszczany z ławki, czasami będzie grał, a jeżeli będzie grał, to będzie widoczny, to nie ma sensu, żeby on wyjeżdżał, ponieważ zginie. No i tak skończy się kolejna piękna historia z naszymi perełkami. A nie myślisz, że po prostu już sam fakt treningu w lepszej drużynie
No i takie oswajanie się z większą piłką w przypadku 17-latka nie będzie działało bardziej na plus, no bo mi się przypomina przykład Martina Odegaarda, którego swego czasu jako nastolatka chciało pół Europy, który no, w wieku nastoletnim wydawało się, że to już jest pan piłkarz, gość poszedł do Realu. No i przez moment nam zniknął, ale jednak potem się okazało, że gość jest panem piłkarzem i czy może podobną drogę może obrać Kozłowski, mianowicie pójść do jakiegoś większego klubu, no bo wiadomo, że na liście takich na pewno młody zawodnik Pogoni jest i po prostu pograć tam trochę w tych drużynach u powiedzmy U21. Nie wiem, co to jest wielki krok w tył. Mi się wydaje, że jeżeli w ogóle kariera Martina Odegaarda została źle poprowadzona, ponieważ jeżeli on nie zrobiłby takiego wielkiego kroku, że pójdzie do Realu i będzie podbijał ten Real, to jeżeli zostałby mu znaleziony klub, który stawia na młodych i jest w miarę perspektywiczny i konkurencyjny dla innych klubów w Europie, to ta kariera potoczyłaby się lepiej. Czy dla ciebie, nie wiem, w tym momencie, że on teraz jest San Sebastian, czy on On wrócił jest do teraz w Realu? Arsenalu. A Boże, jest w Arsenalu. I co dla ciebie wyznaczy jakiegoś sukcesu No wiesz w co, Arsenalu? w pewnym momencie Martin Odegaard no, był mega grajkiem jak na Ligę Hiszpańską. Tak jak wspominałeś, w San Sebastian robił fajne liczby. No i w sumie nie wiem. Tam mówisz, był. Miał. I to jest właśnie Arsenal, bo przybili na typowego przeciętniaka. Według mnie to jest źle poprowadzona kariera, ponieważ ten chłopak teraz tym transferem do Arsenalu powinien przychodzić do zespołu Znaczy do on był jakiegoś topu. wypożyczony. Jest w Realu nadal, tak? No, to tak pożyczaniem będzie tak męczony, będzie chodził tam, nigdy nie będzie miał swojego miejsca na ziemi, nie będzie miał takiego poczucia, że oni zapłacili za mnie, to jest mój dom, tylko będzie tak rzucany z klubu do klubu i okaże się na tym, że nie wiem, czy będzie tam jakąś zapchać dziurą w Realu, a skończy mu się kontrakt i pójdzie gdzieś to dalej. No, ale wiesz, on ma 22 lata. No, to najwyższa pora ciągnąć jakiś zespół. Najwyższa pora, wiesz, ty mówisz, że był to talent na miarę światowej, no to No myślę, że on na miarę najwyższy. złotej piłki, tak? W pewnym momencie. No pewnie, ale w tym momencie to jest zawodnik, który może grać w jakimś bardzo, bardzo, bardzo dobrym klubie, a on powinien już ciągnąć jakiś bardzo, bardzo dobry klub, albo być ważną częścią tej jakiejś tam drużyny. Okej, okay. No dobrze, w takim razie niech i tak będzie. No ja mimo wszystko życzę Kozłowskiemu, no pewnie ty też, jak najlepiej. Oczywiście. I myślę, że jednak te swoje słowa o tym, że powinien zagrać za rok, no się nie spełnią, no bo daje maksymalnie czas mu na transfer do sierpnia. Mam tylko nadzieję, że ten transfer nie zostanie poprowadzony tak, że Pogoń ostatecznie zostanie bez dobrego grajka i nie będzie czasu na zastąpienie tego braku. No i niby przytulą te miliony, ale skończy się tak, że przez pół roku będzie mała, delikatna wyrwa w składzie, więc myślę, że tego kibice Pogoni chyba najbardziej powinni się obawiać. Dobrze, myślę, że na tym skończymy. Dzięki Kamil za rozmowę i za poświęcony czas. Pewnie mecz Francji ze Szwajcarią już się zakończył. A nie, Grałem jeszcze. jeszcze nie, jeszcze grają. No dobrze, w takim razie załapiemy się na końcówkę, ale już teraz możemy powiedzieć naszym kolegom, że no, że są Januszami, tak? Także oni są Januszami. My nie. Miejmy nadzieję, że nasi słuchacze. Nie, no jestem pewien, że nasi słuchacze też nie są Januszami. Także po tym posłodzeniu Wam, drodzy słuchacze, zachęcam Was do kliknięcia dzwoneczka, polubienia naszego podcastu.